Cześć, witaj serdecznie w kolejnej lekcji, jak ułożyć harmonogram, ewentualnie plan ćwiczeń. Jak ułożyć harmonogram ćwiczeń? No to jest. Harmonogram ćwiczeń w ogóle jest bardzo ważną kwestią. Może troszeczkę rzadko spotykaną, może troszeczkę omijaną, ponieważ my chcemy. Gitarę w dłoń i już coś tam napierniczać, prawda? Więc to jest zwykle takie podejście każdego gitarzysty. Dopiero gitarzysty, czy muzyka, czy kogokolwiek, czy nawet gościa chodzącego na siłownię, prawda? Jak ułożyć harmonogram ćwiczeń plus dieta i takie różne cuda, prawda? Więc to jest bardzo ważna sprawa. Czasami dość często y, taka troszeczkę pomijana, ponieważ właśnie no, my chcemy tam napierniczać, a my tutaj y, jeszcze jakieś harmonogramy ćwiczeń. Harmonogram ćwiczeń. Generalnie o co tutaj chodzi? O, tu chodzi o to, już mówiłem we wcześniejszych lekcjach, we wcześniejszych też modułach, y, o to, żeby y, Twoje ćwiczenia były systematyczne. To jest pierwsza pierwszość. Ćwiczenia mają być systematyczne, czyli Systematyczność polega na regularnym y, ćwiczeniu. Y, ja mówiłem też w poprzednich y, lekcjach i modułach, ćwiczenie codzienne. I powiem to kolejny raz: codzienne ćwiczenia, y, zaraz powiem ile, rozpiszemy sobie to, powiem sobie o tym. Y, ale codzienne ćwiczenia ubrane w formę 5 minut to 10, to 15, to. 20, tam tamto yy, i tak dalej, w ten sposób to ubrane, że po prostu dokładnie wiemy, dokładnie wiemy, co robimy w danym dniu. Yy, to jest bardzo przydatne, yy, ponieważ ja powiem na swoim własnym przykładzie, na swoim własnym błędzie, yy, jak ja zaczynałem grać na gitarze, już coś tam rozkminiałem, powiedzmy, już wiedziałem, jak się gitary trzyma, że nie pionowe, tylko tu, coś tam już wiedziałem, yy, przychodził czas na ćwiczenia, na przykład tam powiedzmy poniedziałek, będzie godzina, na przykład 18. No, coś bym, coś bym pograł, coś bym poćwiczył. Bardzo fajnie gitara, gitara w dłoń. No i teraz yy, może coś z jakiegoś zespołu bym pograł. To włączałem wtedy ten plik program Gitar Pro i szukałem utworów, które byłyby fajne. Czyli przesłuchiwałem sobie utwory, jak który fajnie brzmi, bo na przykład nie znałem y, części utworów, y, poznawałem dopiero y, po y, posłuchaniu właśnie w, w Gitar Pro na przykład Guns N' Roses, y, lubiłem sobie ćwiczyć lub różne inne zespoły. I prawda była taka, że jeżeli grałem powiedzmy, ćwiczenia zajmowały mi powiedzmy godzinę, to tak naprawdę szukanie ćwiczeń i różnych fajnych rzeczy zajmowało mi jakieś pół godziny. Więc teraz widzisz jak, jakie to jest troszeczkę bezsensowna strata czasu, yy, że my w ramach ćwiczeń szukamy sobie ćwiczeń? No dość głupie, ja wiem, ty powiesz, że to oczywisty błąd jest i, yy, i oczywiste, że tak się nie powinno robić. Yy, aczkolwiek ja właśnie w ten sposób podchodziłem. No chcę coś pograć, ale teraz nie bardzo wiem co. No bardzo bym chciał, ale nie wiem, biorę gitarę i po prostu ja nie wiem, co ja mogę grać to oczywiście się bierze też z niewiedzy, no, nie znałem skal, nie znałem powiedzmy za dużo akordów, yy, nie wiedziałem jak improwizować i tak dalej, tak dalej, więc po prostu ta gitara była czymś zupełnie obcym dla mnie. Yy, ale tylko chciałem tylko nakreślić taki, yy, taki właśnie obraz osoby, która chce grać i która dąży do tego, ale nie bardzo wie jak się zabrać. Yy, odnośnie harmonogramu ćwiczeń, dla mnie najważniejszą sprawą jest to, że my chcemy, Chcemy grać, mamy tę chęć, tą taką porządliwość grania, rozwijania się. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Yy, druga rzecz to jest wytrwałość. Wytrwałość w tym, co robimy. Czyli, jeżeli mamy ten harmonogram, jeżeli sobie mówimy, gram codziennie, to ma, musimy być wytrwali w tym, co robimy. Pożądanie grania, czyli chęć grania, wytrwałość i cierpliwość. Te trzy rzeczy są najważniejszymi rzeczami. Yy, na których składa się właściwie właściwie rozumiany też troszeczkę talent, bo niektórzy mówią ta, talent, co to jest talent? No, ten ma talent, on od razu gra. Blu, blu, już sobie tam zapiernicza na gitarce, prawda? Okej. Okay, owszem, są tacy ludzie, którzy yy, właściwie niewiele potrzebują do ćwiczenia, ale już coś tam grają. Zgadza się, ale talent to też jest właśnie ta wytrwałość w dążeniu do w dążeniu i w chęci do, do poznawania instrumentu, czy poznawania, nie wiem, chociażby jazdy na rowerze, że my chcemy jeździć, chcemy ćwiczyć, coraz lepiej nam to wychodzi, coraz dłuższe trasy robimy, coraz większy wysiłek wkładamy, a mniej się męczymy. I tutaj, właśnie te wszystkie te trzy rzeczy są połączone, połączone prawda? Czyli chęć do tego, takie dążenie, wytrwałość w tym i, żeby się teraz trafił, i. Cierpliwość, cierpliwość w tych ćwiczeniach. Tak samo jest w grze na gitarze, w grze na innych instrumentach, na wszystkim, co robimy. Te trzy rzeczy, te trzy rzeczy są bardzo, bardzo naprawdę istotne. One się właściwie składają później na ten efekt, który my mamy. Jak ktoś z boku mówi, czasem na przykład jak gdzieś idę na lekcję, e, ostatnio mi e, ojciec jednego dzieciaka, którego uczyłem, e, powiedział, że jak ty bierzesz gitarę do ręki, to naprawdę widać, że to jest dla ciebie super zabawa, super frajda i że ty żyjesz tym. I właśnie te trzy elementy składają się później na to, że my właśnie żyjemy tym graniem, żyjemy tym jeżdżeniem na rowerze, tą siłownią, perkusją, harmoniką czy czymkolwiek. Więc. To też, to też widać, nawet, właśnie, że ktoś nawet z boku patrzący mówi, no widać, że dla ciebie to jest naprawdę coś, że to jest twoje życie, że to jest twoja naprawdę pasja, coś, coś wspaniałego, co, co lubisz, uwielbiasz, no nie? E, więc to jest bardzo ważne. E, dobra, harmonogram ćwiczeń. E, ja bym zachęcał cię do tego, żeby harmonogram ćwiczeń e, ubrać w takie e, bardzo. Dokładne, wręcz takie. Y, troszeczkę nawet chorobliwe może y, sprawdzanie siebie. Y, po pierwsze, y, czas. To już też mówiłem wcześniej, ale to już powiem y, dokładnie o co chodzi. Y, czas. Po prostu, jeżeli mamy rozpisane, że gramy rozgrzeweczkę, na przykład 20 minut, to gramy tą rozgrzeweczkę 20 minut. Jeżeli na przykład w tej rozgrzewce mamy, y, myślimy sobie, zakładamy, że 5 minut gram. Po gryfie, raz, dwa, trzy, cztery, to gram pięć minut na gryfie, raz, dwa, trzy, cztery. Włączam sobie minutnik na telefonie czy w smartwatchu, włączam ten minutnik, ustawiam te pięć minut i gram te pięć minut, dokładnie te pięć minut, więc y, to jest takie bardzo skrupulatne liczenie. Ja wiem, y, później ostatecznie liczymy też całość grania. Y, ja na przykład robiłem tak y, przez, przez parę, parę lat, że y, liczyłem. Liczyłem czas, sprawdzałem czas, ile gram łącznie. Czyli na przykład w poniedziałek półtorej godziny. We wtorek godzinę. Powiedzmy, bo nie mogłem dłużej. W środę dwie godziny. W czwartek godzinę. W piątek godzinę. W sobotę godzinę. Niedziela godzinę. Sumowałem później cały tydzień w niedzielę. Sumowałem sobie cały tydzień, ile miałem łącznie godzin przećwiczonych. E, tylko to oczywiście godzin przećwiczonych w, y, w stylu. Ja gram cały czas. Nie, że teraz sobie poszukamy, yy, poszukam sobie jakiś utwór, yy, yy, tam Metallica, dobra, Metallica, nie, dobra, puszczamy tutaj to. Tu. Nie, takiego czasu nie liczymy, bo to nie jest granie, to jest po prostu szukanie ćwiczeń. Na szukanie ćwiczeń to sobie musisz poświęcić czas wcześniej, yy, albo mieć jakiś zbiór ćwiczeń, najlepiej właśnie ćwiczenia z poszczególnych lekcji, ćwiczenia, które gdzieś tam jeszcze będziemy, yy, będziemy udostępniać, yy, zrobić sobie taki zbiór ćwiczeń, który po prostu ćwiczenie numer jeden włączam, gram. Ćwiczenie numer dwa, włączam, gram. Oczywiście to są ćwiczenia, bo improwizacja czy grania innych utworów to jest już osobna sprawa. To sobie musimy też wyszukiwać później w miarę umiejętności. Więc to zliczanie czasu, bardzo, bardzo ważne jest zliczanie czasu i granie dokładnie tyle, ile, ile mamy grać. To jest, to jest bardzo istotne. Druga sprawa to jest... Tempo. O tempie oczywiście mówiliśmy, dużo razy powtarzałem na temat tempa. Jeżeli na przykład wychodzi ci ćwiczenie, yy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery w tempie 60, wspaniale. No i co dalej? Już pewnie odpowiedź sam znasz, czy sama znasz. Jeżeli grasz w tempie 60, ok, to włączasz później 65 i grasz. Jeżeli w poniedziałek wychodzi ci w tempie 70, to we wtorek włączasz tempo 75 i grasz w tempie 75. W środę 80, jeżeli Ci wyszło w tempie 75, w czwartek 85, 90. Pamiętaj o tym, tempo musi wzrastać, a nie być na jednym jednym poziomie. Pamiętaj, to jest bardzo, bardzo szalenie ważne, strasznie ważne, mega ważne, Wery very important, very, very difficult, very, very... Dobra, już się zapędzam, ale to jest naprawdę bardzo ważne i dlatego to dużo razy powtarzam, żeby... To tempo zwiększać, bo jeżeli nie będziemy zwiększać tempa, to tak jak na siłowni. Podnoszę 5 kilo i podnoszę 5 kilo przez 5 minut, no i później nie mam siły. Na drugi dzień podnoszę przez 10 minut i nie mam siły. 15 minut nie mam siły. No ale to później mogę na przykład podnosić te 5 kilo przez 5 godzin. No i, no i co? Tyle, że po prostu ja 5 godzin sobie y, podnoszę te 5 kilo. To lepiej podnieść 10 kilo i już wtedy. Y, już wtedy dajemy sobie y, mocniejsze zadanie do ćwiczenia, prawda? Y, później w 10, 15, 20 i tak dalej, tak dalej. Tak samo jest właśnie z ćwiczeniami na gitarze, na perkusji, na, na czymkolwiek, na czym gramy. Y, to jest właśnie bardzo ważne, to zwiększenie tempa. To jest naprawdę super, mega ważne. Y, druga sprawa to jest taka, że, y, bo powiem sobie jeszcze o tych poszczególnych tych ćwiczeniach y, z harmonogramów poszczególnych lekcjach, następnych lekcjach, paru. Y, ale co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest jeszcze to, że na przykład, jeżeli ćwiczysz jakieś, jakieś solówki, tu znowu też do tempa się odniosę. Jakieś solówki, jakieś zagrywki, no i wydaje ci się, że to jest naprawdę takie, no ojej, to jest takie, no, no nie brzmi to fajnie. Tam. Dy, 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 dym dy dy, 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 O, to, to nie brzmi tak, jakbym chciał. Yy, średnio brzmi. Ale wiesz co, zrób, nagraj sobie to na. Yy, w Reaperze na przykład. Yy, w programie do nagrywania, gdzie masz gitarkę. Gitarnik jako program, jako wzmacniacz wirtualny nagraj sobie to i później zwiększ tempo dwa razy, na przykład grasz melodyjkę w tempie powiedzmy 100 zwiększ tempo dwa razy, Zagraj, yy, posłuchaj to na słuchaweczkach w tempie 200 i wtedy wow, jak to zarąbiście brzmi jak to świetnie brzmi, ja właśnie bardzo często mam też w ten sposób, że coś tam gram no, że tak powiem brzydko dupy nie urywa, ale jak Przyspieszyłem tempo, to o kurde, czy naprawdę, to, wystarczyłoby na przykład to przyspieszyć, i brzmi to na przykład rewelacyjnie, brzmi to super. Więc, właśnie tutaj, to ćwiczenie tempa, to, że my umiemy coś zagrać w wolnym tempie i umiemy to też zagrać w szybszym tempie, jest naprawdę mega ważne. W wolnym tempie możemy sobie zagrać, jeżeli gramy jakieś y, solówki do. Czy melodie do ballad, to wtedy one ballady są z reguły, z reguły w wolnym tempie. Oczywiście możemy w baladzie zagrać szybko, ale to troszeczkę może psuje tą koncepcję balady. W wolnym tempie możemy sobie grać właśnie w baladach, ale jeżeli, jeżeli chcemy coś zagrać szybciej, szybszy utwór jakiś, to te solówki wystarczy, na przykład, że niektóre można szybciej zagrać i już jest. Super efekt, po, poćwicz sobie. Jako Twoje zadanie będzie do tego, do tego filmu yy, poćwiczyć właśnie w ten sposób. Twoje jakieś zagryweczki, co tam grasz, slajdy, czy tam bendingi, czy tam jakieś takie tappingi, nagraj na reaperze, czy jakimkolwiek, nie wiem, może być nawet na telefonie nagraj yy, i przyspiesz później tempo o pół, przyspiesz tempo dwa razy, Dwukrotną yy, prędkość tego nagrania i zobaczysz, jakie są efekty. To, to nakreśla po prostu yy, nakreśla ten cały system zwiększania tempa. Bo tu nie chodzi o to, że teraz będę Slayer'em, będę napierniczać, jak mi, jak mi popadnie, prawda, byleby grać szybko. Tylko chodzi o to, żeby yy, grać konkretne rzeczy, mądre rzeczy, ale umieć je właśnie zagrać szybciej. Yy, taki przykładowy harmonogram yy, ćwiczeń dla. Yy, Przeciętnego powiedzmy gitarzysty. Ja mówię, że codziennie grać przynajmniej, to nie wiem, 20 minut. To już jest taki minimum 20 minut, 15 minut. To jest takie minimum, które właściwie trochę śmiesznie brzmi. nie? Bierz gitarę i pograj w 15 minut. To jest trochę, trochę śmieszne, bo to właściwie nie my się tutaj już wciągniemy w to granie, to już 15 minut mija. Tym bardziej 15 minut mija, jeżeli coś robimy fajnego, przyjemnego, to czas dużo szybciej mija. To też jest taka prawda ale taki jakiś taki paradoks. Oczywiście można powiedzieć, ale mi granie wychodzi naprawdę bardzo kiepsko, więc dla mnie to nie będzie 15 minut trwało jak 5 minut, tylko będzie trwało jak 5 godzin. No tak, na początku będzie trwało jak 5 godzin, bo będziesz się męczyć z tymi, z tymi układami, z tymi uderzaniem kostku i tak dalej. Więc 15 minut to jest takie minimum, ale jeżeli teraz mamy jakiś harmonogram ćwiczeń sobie ustalić, to najbardziej optymalne rozgrzewka 20 minut. 20 minut rozgrzewki. Później ćwiczenie technik różnego rodzaju, na przykład vibrato, 10 minut. Tylko tak, na, na te 10 minut grania vibrato składa się po pierwsze ćwiczenie tego vibrato, poprawne wykonywanie tego samego, tej samej artykulacji. Ćwiczenie i ten taki y, filar mechaniczny. Ćwiczymy, żeby, ok, dobrze wychodzi. Dobrze wychodzi na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym progu. Następna struna. Ćwiczymy i jedziemy. wibrato ok, dobra, dobrze wychodzi. Później bierzemy vibrata w stylu jakichś zagrywek, solówek, które tworzymy, y, posłuchując innych wykonawców czytając ćwiczenia z Gitar Pro czy czytając utwory z Gitar Pro i słuchając ich i próbujemy je zagrać. Więc to wibrato nie tyle, że my coś tam i nią, i ją i, 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 i sobie i sobie przechodzimy dalej, tylko żeby to faktycznie było połączone z tymi różnymi, różnymi aspektami danego danej stylu artykulacyjnego. Taka krótka rozgrzewka samego legato, czy wibrato, czy tam już cokolwiek tam mamy i po prostu sobie Yy, gramy, rozgrzewamy się, bo ta wcześniejsza rozgrzewka to ma za zadanie po prostu rozgrzać, rozgrzać palce. Tu możemy sobie zagrać przez te 20 minut te pajączki 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 3, yy, 1, 3, 5, 1, 4, yy, 2, 3, 2, 4. Wszystkie te pajączki możemy sobie tutaj ogrywać, yy, byleby najlepiej wszystkie paluszki chodziły. W rozgrzewce tej takiej pierwszej, najlepiej, żeby wszystkie paluszki chodziły. Te 20 minut. E, następne 10 minut, e, na przykład granie legato, e, tappingu, naprzemiennego kostkowania, e, ekonomicznego kostkowania, e, szybkiego kostkowania, wolnego kostkowania, e, w połączeniu z różnymi tymi technikami, nawet w pajączku może być, prawda? E, ale po prostu, że skupiamy się na konkretnej, konkretnej rzeczy. E, Konkretnej rzeczy po prostu. Konkretny już technik artykulacyjne znasz, właściwie podane było w, w, wcześniej. Więc właściwie każde z tych technik po prostu sobie ćwiczymy. Yy, kolejny i to każde po 10 minut każdą technikę artykulacyjną, każdy jakiś problem. Na przykład na koskowanie 10 minut ćwiczymy. Nawet na pustych strunach. Niech sobie, niech sobie będą te puste struny, tylko że musimy ćwiczyć w odpowiednim tempie, żeby nam dobrze wychodziło, bo jeżeli wychodzi źle, to wtedy sobie nie zwiększamy tempa. Ćwiczymy, dopóki nam wychodzi. Czyli to po 10 minut, czyli rozgrzewka ogólna, później każda z tych technik to już będzie parę po 10 minut. No to właściwie, jeżeli mamy 5 technik, to będzie 50 minut, plus ta rozgrzewka 20 minut. No to już wychodzi troszeczkę czasu. Kolejna rzecz to yy, ćwiczenie skal. 10 minut gramy pentatonikę. Gramy pentatonikę trzy yy, uderzenia na dźwięk, czyli triolami, czwórkami. Czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Każdy z dźwięków gramy po trzy razy. Gramy czwórkami. Raz, dwa, trzy, cztery. Różne liki, różne zagrywki na pentatoniki. Po prostu mieć zbiór ćwiczeń na pentatoniki, sobie te pentatoniki rozwijać w ten sposób, podany w tych ćwiczeniach, grając trójkami, czwórkami. Kolejna sprawa byłaby na przykład skale modalne. Jońska, dorycka, frygijska, lidyjska i te, te skale, o których sobie mówiliśmy, w ten sam sposób. Ogrywamy sobie wzdłuż gryfu, uczymy się też tych dźwięków, gdzie, gdzie dana skala jest, uczymy się zagrywek w ćwiczeniach, które gdzieś tam mamy jakieś całe schematy ćwiczeń, które są podawane w ćwiczeniach, to też je ogrywać w tym czasie, te 10 minut. 10 minut kolejne byłoby granie pozostałych skal Typu jakaś perska skala żydowska, i tak dalej, i tak dalej. Ok, kolejne 10 minut na przykład granie arpeggiów, granie akordów, granie arpeggiów, tworzenie z teorii, którą znasz, tworzenie konkretnych ćwiczeń. No i możemy zagrać arpeggia na podstawie akordu C dur, C E G. Musimy znaleźć te dźwięki C E G na gryfie i je zaadoptować do grania, prawda? C E G C E G. Możemy sobie to w różnych miejscach zagrać na jednej strunie. C S G to będzie arpeggio E C mol, C będzie arpeggio. No, no tak, nie. C, C mol. Możemy zagrać tapping. Akord C mol tappingiem, czyli zna znaleźć na strunie C, S, G. Różne kombinacje, że G jako najniższy dźwięk C, S. G, S, C. Słuchać sobie, jak to brzmi. To jest naprawdę niesamowita, niesamowita zabawa z tym i właśnie mm, taki harmonogram ćwiczeń, takie ogrywanie, skupianie się na ćwiczeniach konkretnie. Analizowanie ich dopiero mi też pozwoliło na zrozumienie pewnych rzeczy, pewnego y, toku y, myślenia w rozwijaniu swoich umiejętności. Bo jeżeli, na przykład, ja wezmę tylko na sztywne jakieś ćwiczenie, ktoś mi rozpisał, gram tylko te ćwiczenia ja głupi. Nie wiem, co gram, to troszeczkę jest takie średnie, bo ja tylko otwarzam, tylko jestem jakby takim automatem, chyba że to jest, yy, zawiera się to ćwiczenie w tej rozgrzewce, tej pierwszej, co mówiliśmy, 20-minutowej. Po prostu gram bez myślenia, by tam jakoś na, szybko zagrać i równo. Kolejna część yy, harmonogramu ćwiczeń to jest praca z pisaną muzyką w stylu grania utworów, rozkminiania jakichś utworów. Odglądanie utworów, po prostu granie, praca z utworami, które, które były gdzieś, na, no, z piosenkami po prostu. Uczymy się piosenek. 15 minut, dobra, nie będzie te 15 minut, trzymamy się harmonogramu. Kolejne 15 minut y, to jest improwizacja, czyli ponagrywanie jakichś y, swoich paru akordów po ćwiczeniu y, improwizacyjnych tych technik artykulacyjnych, o których mówiliśmy, bendingi i tak dalej, w połączeniu ze skalami, których się uczyliśmy. Czyli teraz podsumowując, rozgrzewka ogólna jakieś 20 minut. Poszczególne techniki improwizacyjne, powiedzmy, no nie wiem, cztery techniki możemy sobie brać i je zmieniać w ciągu, w ciągu tygodnia, to jakieś po 10 minut, 40 minut, 20 minut i 40 to byłoby 60, mamy godzinę. Praca ze skalami, o których, o których mówiłem, pentatonice, pentatonika, 70 minut. Kolejne skale modalne... modalne 10 minut, 80 minut, yy, arpeggia i takie rzeczy, 90 minut, bo to po 10 było. Yy, ćwiczenia z pisaną muzyką, z utworami, 15 minut, czy będzie ile? Dużo, 90, 105 będzie. Yy, oczywiście to wszystko jest takie trochę mobilne, bo to możemy więcej jednego albo więcej drugiego. No nawet przyjmując, że mamy po 10 minut każde, rozgrzewka 10. Artykulacyjne 4 to będzie 10, praca z pentatoniką kolejne 10, praca z, z modalnymi kolejne 10, praca z innymi skalami kolejne 10, praca arpeggia, y, tappingi, takie rzeczy. Kolejne 10 minut, już mamy 90 minut, później mamy 10 minut ćwiczenia, y, uczenie się utworów, to już jest 100 minut y, i improwizacja swoja. To będzie kolejne 10 minut, to już jest 110 minut, czyli to jest jakieś powiedzmy yy, no, prawie, że 2 godziny yy, ćwiczeń. Też teraz możesz powiedzieć: Wow, ja wracam z roboty, nie mam siły. A to jeszcze chodziło, bo na to, że mam prawie 2 godziny z gitarą siedzieć, plus jeszcze oczywiście jakieś przerwy, bo my tam nie damy rady non-stop, tylko na wypadałoby jeszcze do WC skoczyć, żeby załatwić potrzeby i wrócić z powrotem i sobie pobrać, chociażby coś się napić, o, na przykład. Ja tutaj dużo mówię, to za małą moją regułę położyłem na kolumnie kawunie, kawusia. Uwaga, łyk! Już położyłem na podłodze. Czyli, tak naprawdę, jeżeli tak się z boku popatrzy, to nauka to jest naprawdę holender. Aż się muszę kręgosłup naprostować. Nauka jest naprawdę, nauka gry na gitarze jest naprawdę czasochłonna energochłonna, mózgochłonna i chłonna. żeby kupić wzmacnia trzeba dużo kasy wydać i gitary i tak dalej i tak dalej ale frajda z tego jest naprawdę niesamowita ja mogę Ci powiedzieć tyle, że przez całe życie, może to jest troszeczkę jakieś takie niezdrowe, ale przez całe życie będąc dzieciakiem dużo miałem frajdy z tego, że będę będąc dzieciakiem, będąc później grałem w zespołach gdzieś Miałem bardzo dużą frajdę z tego, że gram, że gram na gitarze, że jestem w graniu na gitarze jestem lepszy od, od większości ludzi. No oczywiście nie od większości gitarzystów, ale że dużo ludzi po prostu nie ma takiego hobby, nie ma takich, takich umiejętności. Są dobrzy na przykład w oglądaniu seriali załóżmy. Wraca po pracy, pije piwo, ogląda serial i, i tyle, na tym się opiera dzień takiego innego, przeciętnego, że tak powiem, kowalskiego, czy przeciętnego ziemianina, prawda? A ja gram na gitarze, mam z tego frajdę. Swoją drogą, że mam frajdę, super mam z tego y, zabawę, wytwarzają się w mózgu endorfiny. Jeżeli coś nam przynosi frajdę, sprawia nam y, satysfakcję, to wytwarzają się endorfiny, dzięki którym y, y, chcemy dalej to robić. Tak samo miałem na, na rowerze. Raz pojechałem, zmęczyłem się, później drugi raz pojechałem, trzeci raz, i jak nie pojechałem w któryś dzień, to po prostu byłem, byłem zdenerwowany troszeczkę, taki zestresowany, ponieważ no, czegoś mi brakowało. Po prostu mózg wytwarza endorfiny i, i nakłania nas do tego, żebyśmy dalej to robili. Tak samo jest właśnie przy przypadku y, graniu na gitarze, czy na innych instrumentach. Mówimy teraz na, o, o gitarce. Więc pamiętaj o tym no i pamiętaj też o, o tym, że jesteś że, że grasz lepiej że masz coś, masz coś fajnego co, w czym Cię ludzie podziwiają zagraj Master of Puppet, za, zagraj jakiś tam Lucrecja, czy Holy Wars, czy cokolwiek, prawda i Ty to umiesz zagrać, a przeciętny taki ziemianin nie potrafi no to może troszeczkę to jest takie, takie chore podejście, że jestem lepszy, ale w pewien sposób troszeczkę na, podbudowuje nasze ego tak więc dobra Przejrzyj sobie jeszcze raz ten film, to wideo, yy, przeanalizuj poszczególne punkty, yy, sobie zapisz. Ja bym ci radził, żeby zapisać na kartce te rzeczy, o których mówiłem. Rozgrzewka, to, 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 kolejność, można byłoby to kolejność, którą powiedziałem, też sobie rozpisać jako, jako kolejność poszczególnych ćwiczeń. Yy, do tego bardzo bym cię zachęcał. No i widzimy się już w następnej lekcji. Do zobaczenia.